Kilka scen prasowych, a to jest kolejny odcinek z Ratchet & Clank na PlayStation 4. Jak to nie pamiętacie, ogarnęliśmy sobie jeden wyścig na Realgar. Poszło mi dosyć dobrze, bo za pierwszym razem mi się nawet udało to zrobić. Zostały nam jeszcze dwa wyścigi, a potem jak skończymy te wyścigi, to weźmiemy się za tą drugą drogę, która tam była. No więc bierzmy się od razu. Nie wiadomo, ile tam ta sekcja może zejść, nie? Gotowi? Start! Ulubieńcy widzów, Ratchet i Clank powracają. Czy zaserwują nam takie widowisko jak poprzednim razem? Przekonajmy się. O kuźwa. Tego tu wcześniej nie było. Ups. Czekajcie, mogę to... Zrezygnuję z wyścigu. Tak mi przykro. Może następnym razem będzie ci lepiej. No mnie już chyba tak denerwowała nawet kiedyś. Uwaga! Że wiecie, że jedynce normalne. Gotowi? Start! Ruszyli! Przybliżmy może sylwetki zawodników. Green Blackhead mocnie na zmodyfikowanym Orionie S12. Nowicjuszka Weronika Equinox jedzie na Vortexie 2000, a Chester St. Cloud ujeżdża Romulusa Turbo 4. No ja się boję, co na złocie będzie, wiecie? Auć! Auć, no. To by było jeszcze większe auć, jakbym spadł. Ej, jakim cudem mi to nie załapało? Kosztowny błąd. Kurwa, no nie wierzę. Ratchet spada na trzecie miejsce. Nie wiem, ile ja mam tych dopalaczy w ogóle, nie? Ratchet wychodzi na prowadzenie. Serio? Pierwszy jestem? O! To już było ostatnie okrążenie? Wow, dobra. To było mega! Ciesz się nagrodą, zasłużyłeś na nią! Ja się boję, co będzie na złotem. Boże. Udało mi się za pierwszym razem na pierwszym miejscu, ale to z lekkim fartem. Bo się już tak skupiłem, koniec. Tak! Zakwalifikowaliśmy się do wyścigu o złoto! Kuszące! Dobra, zobaczymy, jak to będzie ten złoty puchar, naprawdę, bo jak ja mam tutaj zrobić coś na deskolotce w ileś tam czasu, w normalnej jedynce mi się udało to zrobić, a to było strasznie trudne. Ratchet i Clank powracają. Czy zaserwują nam takie stoisko jak poprzednim razem? Przekonajmy się. Ała. Ratchet wypadł poza trasę. Kurwa. Zacząłem chyba indziej. Że kibice nie mogą wchodzić na tor. Tak, tak, widzimy was. Proszę włożyć koszulę. Ale pomknął. Ratchet, czarny koń wyścigu, na drugim miejscu. Czy zdoła nadgonić?
ej typie, ty to mnie nie spychaj, bo to niesportowe zachowanie jest. Jesteś mega! Powinieneś przejść na zawodostwo! Kartę dostałem. Fajnie. Żubr 2. Zdobywasz kartę żubra. Nie wiem, czy to też nie jest jako znajdźka. Gratulacje, zdobywasz pierwszą kartę żubra. Ciskaj L1 lub R1, żeby przełączać się między normalnymi holokartami i kartami żubra. W przeciwieństwie do normalnych holokart nie możesz wymieniać się kartami żubra i nie otrzymasz premii za skompletowanie zestawu tych kart. Jeśli jednak jak skompletujesz wszystkie trzy zestawy żubra, otrzymasz prawdziwego żubra. O Boże! Żubr to jest po prostu najlepsza broń ze wszystkich. Taka po prostu no, że aż chce się dalej grać w tą grę. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o to trofeum i w ogóle, to ja to sobie zrobię oczywiście poza odcinkiem, bo mi to nie wiadomo ile zajdzie. Weźmy w ogóle 18 tysięcy, kupimy sobie pikselator. Sobie ulepszymy od razu. Co powiesz na ulepszenie krowitronu? No nie wiem, co ten krowitron ma w ogóle, bo on na razie jest dla mnie bezużyteczny. Większę swoją strefę. Mam to casko w domu. Ręczę za jego skuteczność. Nie będzie to. Teraz to dopiero masz powera. Teraz pikselator. A to? Dobra. Zrobiłem tak. Mam nadzieję, że będzie. Jakoś fajnie działał. O nie, to już teraz jest to. Przeszukaj kanały. Coś bardzo złego. Ja bym radził ci tam nie schodzić, wiesz? Kanały Blackwater City. No zobaczmy, jak działa ten pikselator. XD. Dobra. Fajny, jak taki shotgun. Spychający. Zobaczmy, czy coś tutaj nie ma. Nie ma niczego. Dobra, wchodzimy. Dobra, muszę się teraz wrócić, włączyć znowu hydrodyslokator.
jest dobre na emoboidy, powiem wam. What? Okej. Okay. O matko. Tak, Boże. Ciekawe jak tutaj to zrobili, ale jest podobnie, widzę. Nie, ja pamiętam, że to było strasznie przesrane. No co ty nie powiesz, Klang? Kuźwa, źle zrobiłem. Mimo najlepszych chęci, Ratchet nie potrafił odbierać poloru. Uff, no powiem wam, 8% i ja bym już strachu. No, mało brakowało, naprawdę. Dlatego ja w jedynce chyba podeszłem do czegoś, do tego kilkanaście razy, bo wiecie, jeszcze ze względu na sterowanie. No nie było aż tak złe, chociaż nie w jedynce, to pamiętam, strasznie mi się grało. Trójka dla mnie była najlepsza. Ta trójka to już w ogóle... żeby dawać odwrócone sterowanie na tych statkach, to była patologia. I ja już sobie po prostu po tych statkach, ledwo nie to, że co to mogłem przejść z tym odwróconym sterowaniem, mówię nie ma kurwa sensu, naprawdę. Więc dwójka według mnie najgorsza. Jedynkę jeszcze można wyplatynować, ale takimi trikami jak ma Sarge the Player, żeby na przykład zdobyć to milion śrubek, to jest akurat, no... Mama mi nawet pomagała, szczerze mówiąc. Popatrzcie, jest ten... Może ten intruzer właśnie dostaniemy. Hej, kolego! Masz może jakieś holokarty żubra? Mam. Co jest żubr? Najpotężniejsza broń w tej galaktyce, panie kolego. Żabójcza überbroń rakietowa. Team z Gadgetrona. Ten typ był tam właśnie na tym placu dziwnym, co tak się dziwiłem, że nikogo tam nie ma. Podzielili go i umieścili na holokartach. Moi ludzie i ja z chęcią weszlibyśmy w posiadanie tych holokart. No i całości schematu. Nie zgadnę. Jeśli dostarczymy ci holokarty, to zmontujesz nam tę giwerę. Zgadza się, mój rezolutny przyjacielu. Proszę, weź tego intruzera. Naprawdę bardzo ułatwi ci zdobycie rzeczonych przedmiotów. A nie, nakrywam będziemy musieli wrócić. Bo mamy właśnie tam jedną holokartę schowaną przez ten intruzer. Po angielsku to się nazywał trespasser chyba. Twoje zadanie polega na tym, by przy użyciu laserów zasilić wszystkie gniazda znajdujące się na zewnętrznej stronie zamka. Tak, aby skierować wiązkę na gniazdo zasilania. Aha, dobra, tak to działa. Przejdź, zasil ostatnie gniazdo wiązką laserową. Wiem, że jest trofeów, żeby ogarnąć wszystkie właśnie zagadki z trespasserem. Czyli właśnie z intruzerem. Mam nawet dwie jak chcesz. Odwiedzaj planety. Holokarty są rozsiane po całej galaktyce. Mogę się wbić do ciebie do chaty? XD. Dobra. Trochę sobie zgarnąłem.
Sorry, brachu. Nie złożę ci tej broni, dopóki nie dostarczysz mi wszystkich holokart. A, ja myślałem, że mogę ci je dawać już ten, na bieżąco. Że tak po jednej i on będzie to przyjmował, nie? O to mi chodziło. Czy to wszystko? Ej, czekajcie. O, fuck. Trafiliśmy tutaj z powrotem. Chcesz po... To serio wszystko. Jest tylko, żeby zebrać karty żubra, ale jak one są rozsiane po całej galaktyce, jak on tam mówi. Bić rekord no świata, wiecie. Mam rację? Jestem gotowa. Chcesz pobić rekord świata, mam rację? Jestem gotowa. Wiecie co, spróbuję ten złoty puchar. Ale nie wiem, bo na tej grze zdalnej czasami mi przycinał obraz jeszcze, nie? Ja mówię, no kurwa, no dajcie sobie spokój. Spróbujmy jeszcze raz. No, na przykład teraz mi laguje, nie? Weronika Equinox jedzie na Vortexie 2000, a Chester St. Cloud ujeżdża Romulusa Turbo 4. No i musiałem pierdolnąć. Ups! Ups! No ups! Nie, nie wierzę. Gra mnie nie znosi. Naprawdę. Gra mnie kurwa nie znosi. What? Najbardziej wyczekiwanej zabawki roku. Protopusza. Nie, 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 nie. Nie. I'm done. I'm done. Może następnym razem pójdzie ci lepiej. Boże, już sobie wyobrażam, jak ja będę próbować to wszystko zdobyć. A ona mi tu... Potem będzie lepiej. Chcesz pobić rekord świata, mam rację. Zamknij ryj. Jestem gotowa. Jak ona jest chamska. Dobra, lecimy na następną planetę. Na Nebulę, bo mamy intruzera. Nebula brzmi jak cebula, serio. W jedynce też była Nebula. Czy mamy jakieś tajemnicze ulepszenia tutaj? O, tu Zurkona mamy. Dobra, jeszcze trzy takie rarytanium. Czy ja mam właśnie jakieś ulepszenia z rarytanium na jakiejś broni? Bo by się przydało. Mam chyba na pirostorze tylko. Tak, mam na pirostorze. Więc no, jeśli chcę dużo rarytanium, muszę korzystać z pirostora i tyle. Jezu, kiedy ja protonowy godnik używałem. A nie, chyba na samym odcinku. Tam nawet używałem. Dobra. Chodźmy na Nebulę Cebulę. Dokąd teraz? W mgławicy G34 znajduje się ważny gadżet. Gotowy na operację Spadająca Gwiazda? Nebula G34. Kapitanie, odbiór. Plank i ja jesteśmy na pozycji. Gotowi do rozpoczęcia operacji Spadająca Gwiazda. Przyjąłem. Możesz wkraczać. Będę wszystko pilotował stąd. Dobra, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia na następnym odcinku z Ratchet & Clank na PlayStation 4.